końcówką pączka w rękach witam się z wami z Kielc, z kultowego podwórka w centrum Kielc, w którym znajduje się cukiernia. Ale nie same słodkości pojawią się w dzisiejszym filmie. Pójdziemy zjeść do eleganckiej restauracji, pójdziemy zjeść do azjatyckiej restauracji, do nowoczesnej restauracji. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Naszą wizytę w Kielcach zaczynamy od restauracji, która nazywa się Ferment Neo Bistro i w nazwie jest już ukryty charakter tego miejsca. Dominują w karcie dania, powiedzmy domowe, które czasem w domach przygotowujemy, ale z licznymi inspiracjami z całego świata, no z jakimś takim autorskim sznytem. Są tutaj też słodkości, no i też sama nazwa wskazuje, że muszą znaleźć się tutaj kiszonki. Całkiem ciekawa przestrzeń, dużo luster, taka właśnie utrzymana w dość nowoczesnym stylu, a przy tym jest całkiem przytulnie i mam wrażenie, że ten projekt przestrzeni troszkę odzwierciedla tutejszą kuchnię. Zaczynamy jedzenie i na start mamy takie kieliszki, one nie są z alkoholem, tutaj jest zakwas. Szocik. Ten jest z buraka na pewno, widać po kolorze i w smaku też to czuć. Mocno aż mi twarz wykręciło. Ten jest delikatniejszy, nie pamiętam z czego on jest, pani nam mówiła i... Jeden był jakiś z marchewką na pewno. Czy tu jest marchewka? Może, dobre i można sobie tutaj zamówić taki zakwas zarówno w wersji na shota, jak i też większą, chyba półlitrową porcję w słoiku. Poza tym próbujemy tutejszych kiszonek. Można sobie zamówić taki zestaw. Pewnie on się różni w zależności od pory roku, dnia, tygodnia i tak dalej. Mam tutaj kiszone rzodkiewki, jest kiszony czosnek, kiszona kapusta w dwóch rodzajach, marchewka kiszona, burak czy kiszona gruszka. Właśnie ta gruszka i kiszony czosnek to są rzeczy, z którymi mniej się spotykamy, kiedy jesteśmy w miejscach, które oferuje własne kiszonki. Ale to, co jest wspólne dla wszystkich tych kiszonek, to jest to, że są one naprawdę bardzo smaczne. Czasem gdzieś takie kiszonki zamawiamy jako dodatek i nie zawsze to jest takie dobre, a te są tutaj naprawdę wyśmienite i myślę, że po skończonym posiłku podejdziemy znów do baru, bo zamawia się przy barze i weźmiemy sobie do domu jakieś kiszonki. Moja ulubiona to czosnek, rzodkiewka i chyba marcheweczka. Tutaj jest jeszcze chleb, który można domówić do kiszonek, ale nie trzeba. 5 zł różnicy bodajże. No ale sam chleb jest bardzo smaczny, podany z masełkiem, grube kromki pełne ziaren. Jest to naprawdę pyszne, ale to dopiero wstęp. Zaraz będziemy jeść dania główne. Tutaj jest wybór soni, czyli udziec z indyka, z kaszą bulgur i z warzywami. Jest marchewka, groszek, seler, trochę papryki oraz pietruszki. Wszystko razem wymieszane. I w smaku naprawdę przyjemne, takie domowe. Ten indyk jest taki mięciutki, rozpływający się w ustach. Rozpadający się. Sosu jest całkiem sporo. Na pierwszy rzut oka, jak się patrzyło na to z daleka, to można było mieć wrażenie, że jest to suche, ale absolutnie nie. Tego sosu jest naprawdę wystarczająca ilość. Nie za dużo, nie za mało. No i razem tworzy to taki całkiem zdrowy, mięsno-warzywny posiłek. A wraz z daniem serwowana jest też taka sałatka między innymi z kiszonkami. Tymi samymi, które mieliśmy w zestawie kiszonek. I drugie danie to już jest mój wybór. Jest to pszenny makaron w sosie na bazie orzeszków ziemnych, sosu sojowego z dodatkiem chili, sezamu i szczypiorku. No to już jest mniej domowa rzecz, aczkolwiek też ma taki troszkę domowy charakter, domowy vibe. Jedliśmy coś podobnego na Chinatown w Nowym Jorku. To też był makaron z masłem orzechowym i sosem sojowym, ale tamto danie nie było aż tak bogate, nie było sezamu, nie było papryczki chili, nie było szczypiorku. No i sam sos był o wiele rzadszy, a tutaj jest taki gęsty, oblepiający ten makaron. Świetnie to smakuje, nie jest ani zbyt sojowy, ani zbyt nie smakuje masłem orzechowym. Kocha. Jest taki wciągający, troszkę pikantny. Mocno sezamowy. Jest to wersja wegetariańska, nie ma tutaj żadnego mięsa. Nie ma opcji, żeby domówić mięso, ale nie potrzeba. To jest smaczne same w sobie. Stwierdziłem, że ten przyjemny posiłek trzeba zakończyć słodkim akcentem. Z baru uśmiechały się do mnie oponki. Tutaj wersja z cukrem cynamonowym, było też dużo wersji lukrowanych. Lukier cytrynowy lub limonkowy. Więc stwierdziłem, że wolę zjeść coś, co jest tylko słodkie, a nie słodkie i kwaśne jednocześnie. Pachnie dobrze, wygląda nieźle. Jak będzie smakowało? Słodziutkie, bardzo. Cynamonowe, w środku pulchne ciasto. Najprawdopodobniej, gdybym przyszedł tutaj rano, a są też śniadania w karcie, to taka oponka byłaby jeszcze ciepła i na pewno byłaby jeszcze smaczniejsza niż teraz. A do tego zamówiłem sobie cappuccino. Ładnie podane, smaczne i dostałem do niego również mini ponczusia.
zgodnie z moimi przewidywaniami była taka kuchnia domowa, ale w nowoczesnym wydaniu. Rozumiem to tak, że dzisiaj w domach tak można gotować i czerpać z inspiracji całego świata. Tutaj poza tym makaronem azjatyckim też jest jakaś gruzińska sałatka, polski ramen, tortilla śniadaniowa, jakieś hummusy, falafele. Także tutaj wszystko się miesza, ale jest ten domowy charakter zachowany. Powiem wam, jakie są ceny. Oponka była za 5 zł, a cappuccino za 8 zł. Zestaw do próbowania z pieczywem jest za 20 zł, bez pieczywa za 15 zł. Shot za kwasu 7 zł. Nudle z masłem orzechowym 32 zł. I najdroższy był ten indyk z kaszą bulgur 38 zł. Do tego jeszcze dwie lemoniady, każda po 7 zł. Wyszliśmy i zgodnie z zapowiedzią kupiliśmy sobie trochę kiszonek do domu. Za 3 słoiki, 3 różnych kiszonek i butelkę z zakwasem z buraków zapłaciliśmy 76 zł, ale będziemy jeść to myślę długo, bo to nie jest do wyjedzenia na raz. Tutaj na dole jest jeszcze taka wystawa obecnie, kiedy my to nagrywamy. Nie wiem, czy ona jeszcze trwa, kiedy wy to oglądacie. Tam są zdjęcia szefa kuchni Fermentu. Bardzo ładne, bardzo apetyczne, bo oczywiście są to dania różnej maści, ale raczej takie lokalne, albo przynajmniej z lokalnych i regionalnych świętokrzyskich składników. Ciekawostka, tu kiedyś był Bank Świętokrzyski i na dole jest nawet sejf. Mamy już wieczór i na wieczór przyszliśmy na kolację do restauracji Żółty Słoń. Jest to jedna z takich bardziej eleganckich restauracji w Kielcach. Jest ich trochę, jest m.in. Solna 12, Szczypior Listy Karola Bielskiego. Podczas tego pobytu w Kielcach stwierdziliśmy, że wybieramy jedno takie miejsce i padło na Żółtego Słonia. Ze wszystkich tych bardziej eleganckich restauracji Żółty Słoń charakteryzuje się chyba najbardziej szalonym menu. Jest to pomieszanie kuchni europejskich z jakimiś azjatyckimi wstawkami. Są zarówno takie tradycyjne polskie schabowe, jak i makaron ramen, zupa ogórkowa, czy coś bardziej z kuchni francuskiej, albo włoski makaron. Także dzieje się. Zaczęliśmy od czekadełka, chleb z pastą z białej fasoli, ewentualnie oliwa, chleb taki pszenny, najzwyklejszy można powiedzieć. Ja od pasty z białej fasoli zdecydowanie wolę, kiedy w ramach czekadełka jest masło, ale to jest czekadełko, to jest i tak ponad to, co zamówiliśmy, także aż tak marudzić nie będę. W ramach przystawki mamy przystawkę na zimno oraz zupę. Przystawką jest pâté z perliczki, czyli w uproszczeniu pasztet z perliczki. Podany z owocami jest na przykład suszona figa, ale też jest malina, a obecnie jest raczej średnio sezon na maliny, a restauracja, co ważne, chwali się sezonowymi produktami. Także tutaj mała uszczypliwość z mojej strony. Do tego mamy też czatni z dyni i rokitnika. To już jest bardziej sezonowe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wciąż tutaj jest karta taka bardziej jesienna niż zimowa. I ten czatni świetnie pasuje do tego pasztetu. Jest taki delikatnie słodkawy, lekko kwaskowy. No i tutaj połączenie z delikatnym smakiem pâté z perliczki jest naprawdę godne uwagi. Do tego jest pieczywo. No i to pieczywo, kurczę, mogłoby być lepsze, bo jest to taki kawał podsmażanej na maśle bagietki. Średnia jest ta bagietka po prostu. Ten chleb w ramach czekadełka był też taki zwyczajny, bez szału i tak samo jest z tą bagietką. A akurat to pâté mogło mieć akompaniament jakiegoś dobrego pieczywa. Nie mogę powiedzieć, że to jest niedobre, ale mogę powiedzieć, że spodziewałem się po prostu czegoś więcej. Druga przystawka to zupa ogórkowa, ale nie zwykła zupa ogórkowa, tylko zupa ogórkowa XXI wieku. Także jest to wariacja na temat zupy ogórkowej, podana mięsem z ogona wołowego, które jest bardzo smaczne. Jest trochę tłuste, rozpływające się w ustach. Nie każdy lubi, dla niektórych będzie za tłuste, ale mi to tutaj odpowiada. Do tego mamy sporo pire ziemniaczanego, no i takie kuleczki. Nie wiem, czy to będzie widać w aparacie, ale tutaj są takie kuleczki. I te kuleczki to jest taka esencja ogórka kiszonego. Po spróbowaniu one trochę tak eksplodują, ta esencja ogórka kiszonego do nas trafia. No ale minusem jest to, że tego ogórka kiszonego głównie czujemy właśnie w tych kuleczkach. A w samej zupie nie za bardzo, ona jest mocno, mocno zabielona, przez to traci sporo na wyrazistości. Po opisie tej zupy myśleliśmy, że będzie ona po prostu lepsza, że wymyślono coś faktycznie fantastycznego, zmieniającego oblicze zupy ogórkowej. A szczerze mówiąc, ja wolę klasyczną zupę ogórkową. Nasze dania główne. Książkę można by było o nich opisać. Tutaj mam kurczaka. Jest to pierś z kurczaka podana wraz z kością. Po prostu została dobrze przygotowana. Jest to mięso delikatne, chude, ale właśnie przygotowane w sposób soczysty. Pływa ono wraz z innymi dodatkami w takim mocno serowym sosie, nazwany w menu serowym fondue. No i ten sos jest wciągający.
jest taki otulający człowieka, przykrywający kołderką i mówiący dobrej nocy. Mamy też ravioli. To ravioli wzbudziło w nas największe kontrowersje. Jest ono z serem grana padano i przede wszystkim z kurkami. I generalnie jest całkiem smaczne. Ja bym rzucił lepsze, ja bym rzucił gorsze. Z tym sosem serowym smakuje fantastycznie. Jakbym miał te ravioli bez sosu, no to nie byłoby aż tak pięknie, ale zazwyczaj ravioli towarzyszy jakiś sos albo chociażby masło. Także to danie możemy Wam polecić. Jest ono udane. No i o ile to pierwsze danie główne było takie w miarę związane z kuchnią europejską, bez większych udziwnień, o tyle moje drugie danie to już jest azjatycki fusion pełną gębą. Jest to makaron ramen, ale makaron ramen smażony. Do tego jest polędwica wołowa w takich plastrach. Ta polędwica jest marynowana między innymi w liściach kafiru i ona jest tutaj w tym daniu zdecydowanie najlepsza. Jest mięciutka, rozpływająca się w ustach właśnie z tym kafirowym posmakiem i ona jest tutaj świetna. Makaron troszkę przeciągnięty jak na mój gust. Mógłby być bardziej sprężysty, a jest taki troszkę rozgotowany. Do tego warzywa takie zwyczajne jak papryka, mniej zwyczajne jak fasolka edamame, smażony makaron, trochę wodorostów, trochę sałaty, orzeszki ziemne, sezam. Generalnie jest tutaj dużo rzeczy, za dużo. Jest tutaj też taki sos, który miał być sosem demi-glace, ale smakuje bardziej jak taki sos pieprzowy w jakichś azjatyckich daniach. Jest go też moim zdaniem troszeczkę za dużo, za bardzo to pływa w tym sosie, a lepiej gdyby ten sos był taki bardziej oblepiający. No i tutaj mam jeszcze jakiś sos, który zajeżdża mi trochę sosem na bazie pasty gochujang. Dodam go sobie troszkę, on jest dość ostry. I myślę, że dzięki temu to danie będzie smaczniejsze. Bo generalnie jest to rzecz, której Wam bym nie polecił i na którą bym tutaj nigdy w życiu nie wrócił. Nie pierwsza już taka lekcja, żeby w tego typu miejscach chyba jednak trzymać się europejskich czy polskich klasyków. Mamy już kolejny dzień i przyszliśmy na śniadanie, ale zanim o tym śniadaniu, no to słów kilka o wczorajszej kolacji, którą nie byliśmy zachwyceni. Były rzeczy dobre, jak na przykład ta grillowana pierś z kurczaka z ravioli z tym pysznym serowym sosem, ale było wiele rzeczy przekombinowanych przede wszystkim. I to patę z perliczki, i zupa ogórkowa XXI wieku, no i przede wszystkim ten smażony makaron ramen, który był przeładowany, zalany sosem średnio smacznym, z pyszną wołowiną. No i ten makaron był przygotowany, także nie tylko wykonanie, ale przede wszystkim te pomysły na dania nie zyskały naszej aprobaty. Idąc do Żółtego Słonia czułem, że te dania są szalone i wiedziałem, że albo będą właśnie przekombinowane, albo będą genialne. Jakie ceny? Patę z perliczki 33 zł, zupa ogórkowa XXI wieku 34 zł, grillowana pierś z kurczaka z ravioli 48 zł, smażony makaron ramen 66 zł, danie najdroższe i najgorsze, do tego piwo 9 zł, koktajl Pornstar Martini 26 zł, no i litrowa karafka wody 10 zł, łącznie więc wyszło 226 zł. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Plac Café, mam kawusie póki co, no i są tutaj śniadania takie całkiem klasyczne, takie, które już spotykaliśmy w innych miejscach, ale zapowiadają się na w miarę wypasione i w miarę smaczne. Także ja już się nie mogę doczekać, jestem troszkę głodny. Ja sobie zamówiłem jajka po benedyktyńsku z sosem holenderskim, pastą z awokado, grillowanym bekonem oraz to wszystko jest podane na takiej grubaśnej chałce. Właśnie przed chwilą Sony mówił, że to jest dobra chałka, maślana, pełna smaku, troszeczkę podsmażona na maśle, więc tego tłuszczyku jest jeszcze więcej. Jadłem w życiu lepsze chałki na pewno. Chałka zawsze jest dobra, ale po prostu może być jeszcze bardzo dobra albo rewelacyjna i ta jest po prostu dobra. Ale poza tym w sumie wszystkie składniki też są fajne, bo bekon chrupie odpowiednio. Pasta z awokado jest aksamitna, bez większych dodatków. Jajko idealnie zrobione z płynnym żółtkiem. Do tego troszeczkę sosu holenderskiego, nie za dużo, nie jest to zalane tym sosem holenderskim. No i całość się naprawdę przyjemnie, jest to też duża porcja, bardzo sycąca. Można też zamówić wersję tego śniadania bez bekonu, ale z łososiem. Wtedy jest ciutkę drożej, nie jest to może nic zaskakującego, ale jest to coś, na co miałem ochotę. Dobrze wykonane, z całkiem dobrych składników, mogę to śniadanie tutaj polecić. Sonia zamówiła sobie talerz izraelski, tak to jest nazwane. Dwie małe bułeczki, do nich zaraz wrócę. Dwa jajka sadzone, pasta z bakłażana, labneh, pasta z tuńczyka oraz takie duże oliwki i jeszcze sałatka z pomidora, ogórka i ziół. Generalnie spoko, jedynie co, no to te
pieczywo mogłoby być lepsze i mogłoby być go troszkę więcej. Tych past jest sporo, one są smaczne i po prostu mogłoby być to lepsze pieczywo, jakiś na przykład dobry chleb na zakwasie. Wtedy by to miało więcej sensu moim zdaniem. Także troszkę tutaj takiej kropki nad i w postaci lepszego pieczywa zabrakło, a kawusia całkiem w porządku. Jakie ceny? Flat white po 12 zł, jajka w koszulce z bekonem 26 zł i to śniadanie izraelskie 28 zł. Myślę, że ceny całkiem adekwatne do tego, co na talerzach się znalazło, zwłaszcza jeśli mówimy o tych jajkach w koszulce. Przyszliśmy do bardzo różowego miejsca z kwiatami na ścianach. Jesteśmy w cukierni Sisi. Jest to miejsce, które słynie z monoporcji, ale są też inne słodkości. Ja zamówiłem monoporcję pistacjową, tutaj jej przekrój. Na górze mamy taką piankę pistacjową, niżej mus z maliny i róży, kruche ciasto na spodzie, no i troszkę pistacji. Generalnie jest to smaczne. Ta pianka pistacjowa jest rzeczywiście pistacjowa, ten mus różany jest rzeczywiście różany, ciasto kruche jest kruche, pistacje są prawdziwe, a nie podrabiane. Ja bym rzucił lepsze monoporcje. Tutaj brakuje jakiejś takiej harmonii, jakiegoś takiego połączenia smaków. Nie do końca mi pasuje do siebie ten mus malinowo-różany i pianka pistacjowa. I jedząc tą monoporcję mam wrażenie, że w zasadzie jem 3 czy 4 różne rzeczy osobno, a nie jest to jakiś taki deser całościowy. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniam, o co mi chodzi. Kosztuje takie ciastko 16 zł, także też dużo mniej niż w tych najlepszych cukierniach tego typu w Polsce. Tak dwa razy mniej. Jeśli mieszkacie w Kielcach, no to możecie tutaj przyjść, bo spędzicie tutaj, myślę, miło czas i zjecie coś słodkiego i smacznego. Ale jeśli przyjeżdżacie do Kielc turystycznie albo biznesowo, no to chyba są lepsze miejsca, do których możecie się udać, a takie monoporcje zjecie gdzie indziej. Po tym raczej niepowodzeniu, jeśli chodzi o słodkości, przeszliśmy na bardziej klasyczny deser. Jesteśmy przy tak zwanej cukierni u dziadka, cukierni Zygmunta Pańszczyka. Trzeba tutaj wejść w bramę, a potem wchodzi się tutaj. Wygląda to ciekawie. Nie dla każdego zachęcająco, ale ja jestem dobrej myśli. Słyszałem, że tutaj można zjeść dobre pączki, a w zasadzie kupić dobre pączki, bo tutaj raczej nie ma gdzie usiąść. Jak tam w środku? No taka dziupla, pracownia cukiernicza, oldschoolowa, dwóch pracowników, podejrzewam, że ojciec i syn. Ja tu mam pączkę. Klasyczny pączuś, nie za duży, z lukrem, czas się wgryźć. Klasyczny pączek. Dobry, jeszcze mięciutki, ale już nie jest ciepły. Jeszcze nie mam nadzienia. Mam nadzieję, że to nadzienie się pojawi. No jest troszeczkę tego nadzienia, malutko. O kurde, to mało. Miejsce jest kultowe. Ale ten pączek rozczarował mnie ilością nadzienia przede wszystkim, bo jeśli chodzi o wypiek, jest dobrze, ale ja wolę, kiedy tego nadzienia w pączku jest więcej. Nie musi się z pączka wylewać. Niemniej to jest pączek za 2,50, także na dzisiejsze standardy cenowe, kiedy pączki w Warszawie potrafią kosztować powyżej 10 zł, a w Białymstoku na przykład płaciliśmy dyszkę, no to to jest tani pączek, ale z niewielką ilością nadzienia. Zjadłem tego pączka i stwierdziłem, że mógłbym zapłacić za niego 5 zł, nawet 7 zł, ale żeby było więcej tego nadzienia. Tutaj było go tyle, co kot napłakał. Za bardzo go nie poczułem. Była to chyba konfitura z róży, ale było jej na tyle mało, że no trudno cokolwiek o niej powiedzieć. Także ja rozumiem inflację, rozumiem wzrost cen, ale wolę wzrost cen niż na przykład mniej nadzienia w pączku niż było kiedyś. Chociaż ja go jadłem po raz pierwszy w życiu, także może zawsze tak było. Dawajcie znać w komentarzach, czy macie doświadczenia z tą cukiernią. W każdym odcinku z jakiegoś miasta musi się pojawić kawa specialty i kawiarnia z kawą specialty. Nie było łatwo znaleźć takiej w Kielcach. To mnie zdziwiło. Ale naprawdę niewiele kawiarni taką kawę oferuje. Jedyne miejsce, w którym znalazłem kawę przygotowywaną metodami alternatywnymi, jest kawiarnia Calimero. Ona ma bodajże 2 albo nawet 3 punkty w Kielcach. Teraz jesteśmy w punkcie przy ulicy Sonnej. Tutaj jest takie zagłębie kilku polecanych przez was restauracji, w tym właśnie ta kawiarnia. Można tutaj zjeść śniadanie, można się napić alkoholu, ale też można się napić kawy specialty. My sobie wzięliśmy kawę z dripa. Niestety nie mam pojęcia, z jakich ziaren, bo nie pytano mnie o to, z jakich ziaren chciałbym, żeby była przygotowana. Generalnie kawa jest dobra. Jest dobrze przygotowana, o takich wyraźnych nutach suszonych owoców. Bardzo smaczna kawusia. 21 zł zapłaciłem za 280 ml kawy. My to sobie rozdaliśmy na dwie filiżanki. Przyszliśmy do kultowej miejscówki, która nazywa się Del Favero. Jest to lokal prowadzony przez Włocha.
otwarte tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 13-18. Można zjeść tutaj pizzę, można zjeść sałatki, można zjeść lasagne bolognese, można też zjeść jakieś dania dnia, które w ogóle nie są włoskie. Dzisiaj jest na przykład curry, a największym hitem tego miejsca są kanapki panotto, czyli kanapki z ciasta wypiekanego w tym samym piecu co pizza, na podobnym cieście, jest z zewnątrz chrupiące, w środku mięciutkie, no i w środku dużo włoskich składników. Ja już zjadłem połowę tej kanapki, ona była przecięta na pół. Jest to spora rzecz. No i ja mam tutaj wersję Diavolo. Jest tutaj ciągnąca się mozzarella, dużo rukoli, pomidor, salami picante, oliwki, ostry sos. Generalnie dużo się tutaj dzieje. Jest to faktycznie całkiem pikantna kanapka. Ale to już bardzo smaczna. Wszystko się tutaj zgadza, od naprawdę rewelacyjnego ciasta przez składniki, które w tej kanapce się znajdują. Także polecanko. Najlepsza rzecz, którą zjedliśmy od wczorajszego obiadu, czyli od wizyty w fermencie. Miejscóweczka jest niewielka, w pewnym momencie się zrobiło na tyle tłoczno, że stwierdziłem, że więcej opowiem wam o niej na zewnątrz już po wyjściu. Lokal w środku wygląda jak taka osiedlowa restauracyjka właśnie z pizzą. Trzy stoliki na krzyż. Nie jest tam w środku jakoś pięknie, ale klimacik jest, gra włoskie radio. No i najważniejsze jest to, że to panotto było naprawdę świetne. W Polsce, w Warszawie spotykałem się już z panotto nieraz. Rzadko kiedy jest takie typowo włoskie, tak jak było tutaj. A nawet to typowo włoskie niekoniecznie jest tak dobre. Także jeśli jesteście w Kielcach i chcecie zjeść coś ciekawego, co w Polsce nie jest jakimś takim standardem, no to śmiało do Del Favero możecie wpadać i sobie takie panotto zamówić. Jest tam tych kompozycji kanapek z 10. Różne, różniste. Ja wybrałem taką standardową, taką moją ulubioną, czyli musi być pikantnie i rzeczywiście było. Fajną słodycz wprowadzała pieczona papryka. Czasem ta nutka słodyczy się przebijała ponad tę pikantność i to było naprawdę super. Takie panotto kosztuje 30 zł. Jest to bardzo sycąca kanapka. Trzeba to traktować, myślę, na równi z pizzą, jeśli chodzi o poziom tego, jak się tym można najeść. Oczywiście niektóre wersje panotto były tańsze, kosztowały po 20 kilka złotych, ale raczej bliżej 30 niż 20. No i pamiętajcie o tym, że lokal jest od 13 do 18, od poniedziałku do piątku. Właściciel ceni work-life balance i weekendy po prostu spędza z rodziną. Ostatnie miejsce, które odwiedzamy w Kielcach, to też jedyne miejsce, które odwiedzamy ponownie, ponieważ już kiedyś w Kielcach byliśmy i to dwukrotnie. I dwukrotnie po to, żeby zjeść tutaj właśnie. Jesteśmy w restauracji Sushiya. Jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w sushi. Można tutaj także zjeść ramen. Ja kiedyś nazwałem też Sushiya najlepszym sushi w Polsce. Od tego czasu rynek sushi w Polsce mocno się zmienił. Przybyło sporo restauracji, które przede wszystkim stawiają na rybę doskonałej jakości, a nie tylko na jakieś tam ciekawe rolki z wymyślnymi dodatkami. I tutaj pierwszym razem byliśmy na takim omakase. To jest taki rodzaj degustacji sushi. Dostajemy po jednej rolce, po kolei, siedzimy przy barze, no i sushi master opowiada nam o tym, z czego te kolejne rolki, kolejne nigiri zostało przygotowane. Obecnie to wygląda tak, że to są raczej takie specjalne eventy tutaj. Nie da rady po prostu przyjść i zamówić takie omakase, ale można zamówić sety sushi, które te omakase przypominają, jeśli chodzi o użyte produkty, ale wtedy dostajemy wszystko naraz, a nie po kolei. Póki co pijemy sobie kombuczę podaną w takich kieliszkach jak do prosecco. No i mamy takie czekadełko w postaci ogórka i glonów wakamy z sezamem. Bardzo smaczne, pobudzające apetyt. Kombucha oczywiście bardzo dobra, jedna z najlepszych kombucz, jakie piłem w życiu. Aż się za głowę złapałem, tak tutaj jest smacznie. Zacznę może od ramenu, bo ramen jest tutaj dobry, aczkolwiek wbrew pozorom łatwiej o bardzo dobry ramen w Polsce niż o bardzo dobre sushi. Tutaj jest spicy miso, czyli jeden z moich ulubionych rodzajów ramenu. Mamy w miarę sprężysty makaron ramen, mamy mieloną wieprzowinę, mamy jajko, takie marynowane, na pół miękko ugotowane, były dwie połówki. Świetne. Jest tutaj glon, no jest jeszcze sam wywar na bazie sfermentowanej soi i bobu, lekko sfermentowanej, doprawiony olejkiem spalonej cebulki dymki i to był pierwszy aromat, jaki do mnie dotarł, kiedy ta miska pojawiła się przede mną. Bardzo wyraźny. Bardzo wyraźny w zapachu, w smaku jednak przebija się przede wszystkim ten lekko pikantny wywar sfermentowanej soi. A ostry smak pochodzi przede wszystkim od tej mielonej wieprzowiny i to spicy miso jest dość stonowane. Na tle innych
ramenów, jakie jadłem w Polsce, no to spicy miso nie jest aż tak intensywne, nie dzieje się w tym daniu aż tak wiele. Czy to wada? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Kiedyś słyszałem, że generalnie w Japonii te rameny są właśnie takie bardziej stanowane, a fajerwerki i to, że w misce dzieje się wiele, to jest raczej domena krajów zachodnich, Europy i Stanów Zjednoczonych, także może coś w tym jest. W Japonii nigdy nie byłem, więc trudno mi to zweryfikować. Niemniej ramen dobry. A tutaj widzicie naszą dyskę sushi, już prawie ogołoconą, bo jest naprawdę rewelacyjne. W tym zestawie mieliśmy nigiri, każdy z inną rybą. Mieliśmy jedną rolkę uramaki z tatarem z różnych ryb, pod brzuszem tuńczyka na górze oraz z awokado i tartą truflą. Mieliśmy hosomaki oraz dwa rodzaje sashimi. Większość nazw tych ryb nie znałem. Nie spotkałem się z nimi wcześniej w sushi barach. Część nazw oznaczała tuńczyka, konkretnych części tuńczyka, no bo inaczej smakuje podbrzusze, a inaczej smakuje inna część tuńczyka. Podbrzusze tuńczyka jest o wiele bardziej tłuste niż inne części, dzięki czemu ten smak rozchodzi się inaczej i wielu uznaje właśnie podbrzusze za największy rarytas, jeśli chodzi o tuńczyka. Część tutejszych ryb jest sezonowana, tak jak można sezonować wołowinę, tak można też sezonować ryby. Trochę krócej niż wołowinę, ale też dzięki temu konsystencja ryby się zmienia, a także jej smak. I tak jest w przypadku na przykład sashimi, które ma taką delikatną konsystencję prawie że masła. Ważna rzecz w przypadku sushi to także ryż. On smakuje tutaj inaczej niż w większości sushi barów. Nie jest zaprawiony jakimś słodkim octem, jak to często bywa, tylko jest raczej słony niż słodki. Jest on też mocno zbity, czujemy w zasadzie każde ziarenko, a przy tym żadna z rolek się nie rozpada. Zamówiliśmy sobie jeszcze mochi. Lody mochi, czyli mamy lód otoczony ciastem mochi, czyli to jest ciasto ryżowe, glutowatej konsystencji, ale przy tym bardzo takie gładziutkie. Mieliśmy lody o smaku malinowym, a tutaj mamy lody matcha. Ale pycha. Same lody świetne. To ciasto takie, ono jest przyjemna ta konsystencja po prostu. Nie byłem pewny lodów malinowych, a też były bardzo dobre. W smaku przypominały takie świeże maliny wymieszane ze śmietaną, także pychota. Naprawdę dobrze kończymy naszą wizytę w Kielcach. Świetne sushi i bardzo dobry ramen. Dowiedzieliśmy się, że w ogóle wszystkie ryby są sezonowane w sushi. Najbardziej czuć to w sashimi właśnie oraz w nigiri, ale nawet do rolek też są dodawane sezonowane ryby, dzięki czemu smakują one inaczej i ciekawiej. Ceny dla Was. Kombucha 19 zł za buteleczkę, ramen w lunchu 37 zł. Jest taka opcja tutaj od poniedziałku do piątku. Zamawiacie dowolny ramen z karty, do tego macie napój gratis, ale taki napój gazowany typu Pepsi, Mirinda, 7-Up. Omakase Moria Wase 179 zł za całe to sushi, które widzieliście na tej desce. A jedne lody mochi 19 zł. Na zakończenie jeszcze muszę tutaj wrócić do żółtego słonia, bo chodzi mi cały czas po głowie. No generalnie nie byliśmy zadowoleni, ale zawsze staram się jakieś pozytywy w filmach też przekazywać. Moim zdaniem w żółtym słoniu było naprawdę świetne mięso, niezależnie czy to był ogon wołowy w zupie ogórkowej, czy to był ten kurczak, czy ta polędwica wołowa, która była w makaronie ramen. Wszędzie to mięso było naprawdę pyszne. I wydaje mi się, że idąc do żółtego słonia właśnie takie typowo mięsne dania jednak trzeba się nastawić. I szczerze mówiąc fajnie by było, gdyby w restauracji też się bardziej na tym mięsie skupiono, bardziej je wyeksponowano. Ja lubię kuchnię fusion, ale gdy to jest zrobione z głową, z pomysłem, a tutaj to wyglądało trochę tak, że szef kuchni coś usłyszał, albo coś zjadł gdzieś kiedyś i stwierdził, muszę to u siebie mieć w restauracji, damy to do jakiegoś dania. Dawajcie znać, gdzie warto zjeść w Kielcach. Komentarze są Wasze. Piszcie, co tutaj warto i gdzie zjeść. Może następnym razem, jak przyjedziemy, to spróbujemy czegoś z Waszych rekomendacji. Ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.